Wolna Sobota, pana Wojtka pokarę, Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacze dzwonią i pytają się, czy to prawda, że pan jest na żywo, więc mówię, że to prawda, że pan jest na żywo. Żyję, żyję, jeszcze żyję. Kiedy rozpoczynał pan karierę aktorską, czy wiedział pan, że akurat wybierze ten kierunek działalności artystycznej? Dowci, psarzy. Że zostanę się aktorem komediowym. Mhm, tak. Nie, proszę pani, nie, nie. nie. Zupełnie nie. Nigdy bym się zresztą na to nie zgodził, gdyby tak, wiedziałbym, że tak się zdarzy. Ja zostałem po szkole teatralnej zaangażowany do teatru dramatycznego miasta stołecznego Warszawy, w którym to teatrze byłem prawie 30 lat, na dobre i złe. Także nawet te pierwsze moje, no, kreacje to za dużo powiedziane, ale pierwsze rulki właściwie w tym teatrze to były w sztukach dramatycznych. I jak to się stało, że potem się pan jakby przekwalifikował? Raczej mnie skierowano na ten wagonik o charakterze komediowym, a zdarzyło się to chyba przypadek, zrządził rzeczywiście przypadek. Właśnie w tymże teatrze dramatycznym oczywiście nie wszystkie premiery miały wielką wartość. Nie wszystkie. No tak jak to bywa w życiu. Raz trochę lepiej, raz trochę gorzej. I dyrektor Meller, ówczesny dyrektor tego teatru, który mnie zresztą angażował, wpadł na dosyć perfidny pomysł, żeby zagrać komedię. Czystą komedię. To była komedia Wydrzyńskiego. Boże święty, jaki to był tytuł? Żyć nie umierać, czy coś takiego? Tomu Wydrzyński podrzucił i myśmy to spróbowali zagrać komediowo ale obsada do tej komedii była fantastyczna ponieważ była Basia Kraftówna był Wiesiek Gołas, no ja też tam się przylepiłem i miała tak piekielne powodzenie że graliśmy to ponad 700 razy na przestrzeni kilku lat bo jeżeli tylko coś się tam zachwiało w repertuarze to co gramy Właśnie to, bo to zawsze miało powodzenie, ale oczywiście dzięki obsadzie, która towarzyszyła temu widowisku. I podejrzewam, że od tego momentu ci, którzy to oglądali, czy może nawet nie oglądali, ale słyszeli opinie, zdecydowali, że ja chyba lepszyłbym aktorem komediowym niż dramatycznym. A pan był też tak przekonany wewnętrznie, że trzeba jednak zmienić swoje amplua? Nie sprawiało mi to wielkiej trudności, ponieważ podejrzewałem, że Lepiej mi się współpracuje z takimi właśnie aktorami jak Aleksander Dzwonkowski, którzy no, mogli zagrać i dramat, i świetną komedię, czy z Wiesiem Gołasem. Gdzieś byli mi oni bliżsi. Ich sposób. Interpretacja. No to jest pan również, jednak dowcipny. Ale proszę pani, na przykład tak się zdarzyło, że w jednej ze sztuk, z czego jestem bardzo dumny na początku swojej kariery, rzecz jasna, wtedy się dublowało niektóre role, bo to w zależności od prawda, tego, co był ktoś gdzieś zajęty, wyjeżdżał czy chory, zawsze dyrektor asekurował się, żeby możliwie podwójnie rolę obsadzać. I ja, proszę pani, zaistniałem obok Gustawa Cholubka. W tej samej roli, oczywiście. Byłem strasznie z tego dumny, że każdy widz, który kupi program, może przeczytać, że te rolę kreuje Gustaw Cholubek, Kreseczka i Wojciech Pokora. Właśnie można pan zdradzi, jak to jest od strony reżyserskiej. Czy łatwiej się wymyśla dowcip będąc reżyserem, czy łatwiej się wymyśla dowcip będąc aktorem i jakie są te no, relacje? Nie wiem. Ja w ogóle, w ogóle podziwiam tych, którzy wymyślają dowcipy. Jak oni to robią, nie mam zielonego pojęcia. Ja w życiu nie wymyśliłem żadnego dowcipu, korzystam no. tylko. Z... Duża skromność przez pana przemawia. Natomiast, tak, Natomiast bardzo się podporządkowuje, czasami nawet. Ośmielam się poprawić dowcipy autorów. Autorów piszących sztuki komediowe, przede wszystkim komediowe. Zresztą piszą je wspaniale niektórzy, no, szczególnie właśnie Roy Kunej, którego uwielbiam, którego, który jest bardzo mi bliski. W ogóle dowcip angielski, powiedzmy sobie, o, to by było chyba najwłaściwsze określenie. I ponieważ mam okazję od szeregu lat pracować nad egzemplarzami Roya Kunej'a, Wobec tego, jak gdyby jest mi bardzo, bardzo bliski, rozumiem go, czuję go. On zresztą też jest aktorem, właściwie z zawodu, jest przede wszystkim aktorem, potem zaczął pisać i dzięki Bogu, bo aktor, który zna wszelkie tajniki sceny, bardzo pięknie może wybrnąć z różnego rodzaju niedogodności, jakie stwarzają autorom, nie znających sceny, czy nie będących aktorami trudności sztuki scenicznej. A często Pan odwiedza Wielką Brytanię? I zna Pan Anglików? Nie. No to jak to jest, że wychodzą u panu akurat do dowcipy angielskie? Nie, myślę, że to dosyć łatwo. Brzuchmanie, już teraz przecież możemy oglądać wiele, wiele sztuk, komedii, filmów angielskich, że no nie tylko angielskich, ale między innymi oczywiście angielskich. I tego rodzaju humor czy dowcip, bardzo mnie frapuje. Ale on musi być chyba nacechowany jeszcze elementami polskimi, to wtedy jest bardziej czytelny. Z całą pewnością, z całą pewnością. Mimo, że tam rzecz dzieje się nad Tamizą, delikatnie przenosimy to nad Wisłę lub Odrę. Chodzi w ogóle o kulturę generalnie. Wiadomo, że już budżet dla teatrów został przycięty o jedną czwartą, że będzie bardzo cieniutko już teraz z teatrami, a kto wie, czy nie dojdzie do tego, że, że w ogóle kilka teatrów przestanie istnieć. Ja mówię o Warszawie oczywiście. Już zamykają no teatr nowy. Zamykają szpitale, to jest zamkną teatry. No, pani no, dziwi się dziwić. No, tak? nie ma się co dziwić, także pan Hanuszkiewicz już tylko do końca sezonu będzie ten teatr prowadził i potem jest do wynajęcia. Słysząc o tych wszystkich kłopotach i w teatrach, i w szpitalach, jak wspomniała pani Ola, że jednak inwestują w teatr, jednak inwestują w kulturę i pomagają nam w jakiś sposób żyć i przeżyć. Wam Dotyczyła... aktorom pomagają przeżyć, a nam widzą, przynosicie radość. I właśnie w ten poniedziałek można wieczorem pójść i zapomnieć o codziennej szarości. thank mm -hmm. you Wojtku, proszę powiedzieć, czy robi pan dowcipy kolegom zawodowe na scenie? Nie, na ogół mnie robiono, z czego się bardzo wszyscy śmiali, na czele ze mną oczywiście i wtedy mało nie wyleciałem z teatru. Ja też próbowałem kolegom robić dowcipy, ale obracały się one przeciwko mnie. Czego dotyczyły, jakiej sfery? Mówi pani o żartach scenicznych, nie No teraz to już się tego właściwie nie praktykuje, ale wiele, wiele żartów na przestrzeni oczywiście tych 40 lat mojej pracy zawodowej zdarza, szczególnie na początku właśnie tutaj wymieniony Gołas, czy Leśniak, czy Nowak, Józek Nieżyjący, no, no to była wspaniała plejada aktorów, którzy bardzo lubili sobie robić dowcipy. Na, przykład. na scenę. O, proszę pani. Cóż ja będę pani wymieniał. A to nie mnie, to Tak słuchacze. mnóstwo tego było, że ja już naprawdę nie mogę teraz powiedzieć czegoś takiego. O, na przykład w tej sztuce, o której tam wspominałem, tego Wedrzeńskiego z Basią Kraftówną, tam pan Czesław Kalinowski, bardzo dobry aktor komediowy z Teatru Polskiego przyszedł do nas i też grał w tej. Nie ma nic piękniejszego, jak aktor dramatyczny grający komedię, tak nawiasem jeszcze mówiąc. Ona grała w Gosposie Kraftówna a pan Kalinowski grał gospodarza domu. I w pewnym momencie zaproponował jej broder shaft tej gosposi. Ja wpadłem na szatański pomysł, żeby zamienić butelki to znaczy, do butelki, w której była herbata zwyczajowo kupiłem butelkę koniaku i wlałem tam. Oczywiście poprosiłem wszystkich kolegów za kulisy, żeby zobaczyli, jak to się będzie na scenie odbywać aktorzy, którzy nie, ma, nie mieli zielonego pojęcia, że tam jest alkohol. No więc siadają oni do tego stolika, pan Kalinowski nalewa do kieliszków, bierze jeden, daje pani Basi Kraftów na drugim mówią, no, to teraz go z pośród bruderschaft. I, i no on, mężczyzna dorosły, nim przełknął, to już w drodze powąchał, już wiedział, że to jest alkohol, a ta biedna sierota, nieświadoma niczego, przechyliła ten kieliszek, wypluła to wszystko. Ale pan Czesław nie darował, mówi, nie, 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 no, go spoświe, albo pijemy, albo nie pijemy, nalał drugi, trzeci on wypił kilka kieliszków raz. i wściekła kraftówna wyszła na zakulisu i mówi co to za idiota takie żarty mi robi ja mówię Basiu przepraszam, to właśnie ten żart był nie dla Ciebie tylko dla Pana Kalinowskiego, bo on mnie ciągle na tej scenie różne żarty robił, więc ja chciałem się mu odwiać a Pan Czesław Kalinowski mówi to Ty Wojtuś, co wieczór możesz ten żart robić można powtarzać <sumptanety> 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 mówił o sobie dziś w Zadiu Wolna sobota, Pan Wojciech Pokoda.